Tak wyglądają 42 osoby, które najbliższe godziny spędzą na Discordzie. Przez cały ten czas ich twarz musi być widoczna na kamerce. Jeżeli w którymkolwiek momencie kamerka się wyłączy, twarz zniknie z kadru albo zostanie przesłonięta, dany gracz odpada. Ostatnia osoba na kamerce wygrywa 1000 zł. Nasi gracze przygotowali się na długi challenge. Ja to ogrywam na mózg, ja to, słuchajcie, mam lusterko nawet. Mieli też jedzenie, picie. Cisowianka! Lokowanie produktu! Oprócz tego papier toaletowy i przenośne toalety. Co ty masz tam, miskę? O nie! I trochę umilaczy czasu. O kurde, ma gitarę, co? Ale to nie wszystko. Podzieliłem naszych graczy na dwie grupy. W każdej po 21 osób. Grupa, w której po 6 godzinach będzie mniej graczy, odpada w całości. Ja się stresuję teraz, ja się szykam, ja się zwiążę jak w tym szpitalu psychiatrycznym, będę tak po prostu siedział. Dobra, czas poznać naszych graczy. Siema, jestem Bobor. Jestem Igus. Szybki Goku. Kamil, nienawidzę anime. Jestem Kitka, przyszedłem tutaj wygrać. Mam na imię Szymon, Bruno Banani. Jestem Igor. No a na co drużyna numer 1 chce wydać nagrodę? Potrzebuję pieniądze na gitarę elektryczną. Może kupię sobie jakąś grę albo coś do komputera. Życie miesiąca marca, inflacja, nie polecam. Pieniążki z wygranej przeznaczę na zakup roweru. 25% przekażę Igorowi. 25% pójdzie do Szymona. Miło. Pieniądze z wygranej przeznaczę na zakup obrazu z wizerunkiem doktora Hodo. No i to jest cel, dobra. Na w teamie drugim mieliśmy takich gigatków. To ja jestem Chrościk. Jestem Alek. Nazywam się Michał. Jestem Saga. Siema, nogi wyjebane. Jestem Niko, siedzę w kamperze, a najlepsze jest to, że czekajcie. Uważaj! Uważaj! Za tymi drzwiami jest moja chata. Drużyna druga miała nieco smutniejsze plany co do wygranej. Nie przejdę drugiej klasy, bo mam 7 zagrożeń. Druga miłości, na razie pierwsza mnie wróciła, bo powiedziała, że jest bliżej, zeszła z koleżanką i mnie smutno. Więc sobie wezmę do 1000 zł i pewnie przekleję z kolegami. Na tym etapie w challenge byliśmy dopiero jakieś 15 minut, a już wydarzyło się to. Ej, czekaj, czekaj! Kitka z odwala. Mama przyniosła zupę. Ej, co to było? Kamera KitKata zaczęła się glitchować. Jego twarz zniknęła z Discorda, a to oznaczało, że musieliśmy się z nim pożegnać. Nie minęło 10 minut, a wydarzył się kolejny incydent. Tylko uważaj, żeby tele... Czekaj, czekaj! Wiktoria przez swoją nieuwagę zasłoniła całą twarz telefonem. Już dwie osoby! Słabo wam idzie. Ja nie wiem, czy ja trafiłam do dobrej drużyny. Oto co działo się w drużynie numer 2. Jak ja byłem kiedyś ministrantem, nie? To miałem w ogóle coś takiego, żeby nie podejść do świeczki i nie kopnąć. Dobra, ankieta. Cernik z rodzynkami czy bez? Tylko z rodzynkami. Bez. Zróbmy głosowanie. Kto jest za rodzynkami, niech wyłączy kamerkę. Więc w czasie gracze z jedynki mówili, dlaczego biorą udział w konkursie. Ja tu jestem, żeby pokazać mój stalowy mental, a nie żeby wygrać 1000 zł. Ja tu jestem tylko po to, żeby rozmawiać. Ja mam po prostu nudne życie. Dostałem informację, że w drugiej drużynie również wystąpił incydent. Coś zniknęło. Ale żeby zmienić kanały, musiałem znaleźć kogoś, kto będzie kontynuował nagrywanie pod moją nieobecność. To Misia, mam do ciebie prośbę. Odpal OBS i mi nagraj tutaj, co się będzie działo, dobra? Jak się okazało, to był błąd. Uważaj na te twoje przejścia! Jezus, Misia, nie! No nie! No nie było mnie widać, no. Dobra, to idę tam na dół ustalić. Nie odpadajcie w międzyczasie, proszę. Jak się okazało, drużyna druga miała problemy techniczne. No nie, no mi waliło kamerę. Także niestety Kira musiała nas opuścić. No i sadgę. Pamiętacie moją prośbę do drużyny pierwszej? Nie odpadajcie w międzyczasie, proszę. Pod moją nieobecność stracili kolejnego gracza. Czy ty farciarz miałeś właśnie kamerkę wyłączoną? Słuchajcie, 19.00, minęła godzina od rozpoczęcia challenge'u, a u was już nie ma 4 osób. Jak wrażenia? Drużyna jaka jest, taka jest. Kochani wszystkich. Także już w tym momencie drużyna pierwsza straciła 4 graczy, a drużyna druga tylko jednego. Ale to szybko mogło się zmienić. Dałem każdej z drużyn możliwość wymyślenia 3 zadań dla przeciwnego teamu, które miały utrudnić im siedzenie na kamerkach. Każdy z challenge mógł trwać maksymalnie 10 minut i musiał być zatwierdzony przeze mnie. Na przykład powiedzieć, żeby wypili dużo wody i wtedy będzie chciało im się siku, a nie wszyscy sikają przy kamerach. Ej, a jakby pójść z nimi na to, że kto nie subuje kanału, to odpada? Znaczy to jest niepisana zasada, wiadomo. No właśnie, jeśli nie subujecie, no to teraz musicie to nadrobić. Pomysły na challenge od drużyny drugiej były mniej wyrafinowane. Mam jedno, niech przez 10 minut trzęsą biurkiem. Zmienić w 10 minut miasto, w którym się przebywa. Jednak póki co żadna z drużyn nie zdecydowała się na konkretny challenge. Z obu natomiast odpadli następni gracze. W drużynie pierwszej Bruno Banani. No nie! Status mi się zepsuł. Nie, my to przegramy, coś czuję. A w drugiej Lesiu. No uważaj, uważaj! Zostańmy na moment z dwójkami, bo Bezu przeżywał prawdziwy roller coaster emocji. W jednej chwili
chwili chciał już się poddać. Nie wiem, nic się nie chce, wychodzę zaraz autentycznie, nic się nie dzieje. Poczekaj jeszcze do pół godziny, chodź. A w kolejnym przeglądał Tindera wraz z resztą drużyny. O, Lum! O, Jager! A pokaż swoje zdjęcie. Pokaż nie, nie mogę. No pokaż. Oprócz tego u Kody działy się ciekawe rzeczy. Koda, co ty robisz? Akurat mam na zamówienie dźwięków. Robię, wypalam. Ale korzystanie z dodatkowego sprzętu elektrycznego miało się wkrótce na niej zemścić. Kamerka Kody się wyłączyła, a to oznacza, że odpadła z challenge'u. Ajajaj. Chwilę potem niefortunny błąd popełniła Niko. Nie! Niko, nie! No co? Zauważyliście, że jak Dodo przyszedł, nagle każdemu się coś dzieje? No oprócz tego drużyna druga trochę przypadkiem wpadła na pomysł na pierwszy challenge. I uważajcie jeszcze, jak będziecie sobie coś grać, albo tabować. Pod spacją kamerka się wyłącza. Mam pomysł, wyciągnijmy klawisz. I bez kitu wyciągam klawisz spacji. Tak jest, Mica wyciągnął spację. Jego późniejsze wiadomości do mnie wyglądały tak. A co jakby z tą spacją zrobić i oni muszą na chwilę chociaż podnieść klawiaturę i pokazać, że wciskają spację? To i to jest dobre! Czas na pierwszy challenge drużyny numer 1. Ale zanim, chyba kogoś nam brakuje. Siemaneczko, kto tam od was odpadł? Discorda mi wyjebało. Hieluronek, tobie też wyjebało kamerę. Tak jest, kolejne dwie osoby odpadły. Ale przejdźmy do challenge'u. Mam dobre i złe wieści. Dobra wieść jest taka, że to zdanie będzie trwało tylko jeszcze 2 minuty. A zła? Że przez te 2 minuty będziecie musieli na kamerce wciskać cały czas spację. Przygotujcie sobie kadry. O, Goku! Twarz Goku znikła z kadru, zanim jeszcze zaczęliśmy challenge, także musieliśmy się z nim pożegnać. A jak się okazało, spacja może faktycznie wyłączyć kamerkę na Discordzie. Przekonał się o tym Igor. Niestety również się żegnamy. Mam nadzieję, że wygracie, nie? Teraz uczta dla oka, 12 osób lika spację. Super content. Nikt nie odpadł. Tymczasem team drugi miała czekać misja ratunkowa. Co się stało, Kraiser? Kamera Kraisera się zawiesiła. Znaczy, nadal cię widzę, jeszcze jest dobrze. Tak długo jak był widoczny, wszystko było git. Ale kamera w każdym momencie mogła się wyłączyć. Wejdź na drugim kącie! Ratujcie Kraisera szybko! Jest! Uratowany! Już wydawało nam się, że misja została zakończona powodzeniem, ale wtedy... Nie, widać go, widać! Jak on się sfrizował? Nie ma Kraisera! Kraiser nie zdążył jeszcze wyjść z kanału, kiedy błąd popełnił Korks. Korks, co to jest? Co to jest za kot? No nie, Korks! Czy wszyscy odpadniecie w ciągu tych 15 minut? Zaraz wrócimy do naszych graczy, ale tymczasem reklama. Jesteś gotowy na kolejną gamingową przygodę? Lineage 2 Essence. To gra dla ciebie. I najlepsze jest to, że jest totalnie za darmo. Dodatkowo od 9 marca możecie zamienić swoją dotychczasową klasę na asasyna. To jest dynamiczna i elastyczna klasa, dzięki której zobaczysz najemników z nożami w nowym świetle. Ale to nie wszystko. W grze mamy nowe obszary międzyserwerowe, w których możesz walczyć o wartościowy loot z graczami z wszystkich serwerów. A do tego mamy 13 nowych typów broni, które mają nie tylko potężne ataki fizyczne i magiczne, ale i też swoje unikatowe spele. W Lineage 2 Essence mamy system autowalki, mnóstwo aktywności dla fanów bitew, rajdów czy oblężeń zamków. A dla pacyfistów mamy też tradowanie i łapanie zwierzaczków. Ale najważniejszy aspekt Lineage 2 Essence to aktywności międzyserwerowe. 50% kontentu w grze jest dostępna z każdego serwera. Słuchajcie, link jest w opisie, zarejestrujcie się teraz, a dostaniecie unikatowego Help Cube'a, który przez 30 dni będzie wam dawać przydatne do levelowania przedmioty. To tyle. Tymczasem drużyna pierwsza kombinowała, jakim challenge'em zagiąć przeciwników. Pomyślcie o tym, że zrobić listę 10 przedmiotów i żeby każdy jeden po prostu... I każdy... No, ale to będzie cool! No. Wróciłem na kanał dwójki i zobaczcie, jak zostałem powitany. Jezu! Nie. Kto chce odpaść? Okazało się, że chcąc czy nie chcąc odpadł Bargal. Nie, no wiedziałem, że widziałem! Przynajmniej masz wolny wieczór. Okazało się, że już wcześniej pod moją nieobecność z drużyny drugiej odpadł jeszcze jeden gracz. O, wrócił. Wylogowało mnie. A miskę sobie przygotował, był gotowy na wszystko. Przyszedł czas na challenge. Będziecie mieli 10 minut na przyniesienie i pokazanie na kamerce 10 przedmiotów. Każda osoba może pokazać tylko jeden. Czytam, jakie są przedmioty. Ziemia z kwiatów, proszek do prania, penseta albo obcinaczkę do paznokci, klamerka, korkociąg, zszywacz, plaster. Jaki kawał plastra, o Jezu! Wykałaczki, igła do szycia. To jest igła? Pokaż blisko. Nie zasłuchaj się ty! Dobra, jest, zaliczone. I kalendarz. Dobrze, czyli wykonaliście zadanie, gratulacje. Nikt nie odpadł, wróciłem więc do jedynek. Co tam u was słychać? No godzina bez incydentu, rozumiesz to? Dobra, to ja wbijam, zaraz coś odpadnie. No i faktycznie, lip wywaliło kamerkę. Co się stało? Nie ma jej. No ale przynajmniej jedynkom udało się wymyślić kolejne wyzwanie. Ej, a może, że każdy musi gasić światło i zaświecić w pokoju? No, jest to opcja. To zadanie na grupie drugiej nie zrobiło wrażenia. Włączyć i wyłączyć światło? Co to jest za latarnia? Ej, dobra. Dobra, go kolej zaliczony. W całej grupie udało się wykonać challenge bez problemu.
więc wróciłem do grupy numer 1. Jak tam z zadaniem? No nikt się nie wywalił, easy to zrobili. Kurde. Mają dobre kamerki. To oni tacy bogaci, oni nie potrzebują pieniędzy, jak mają dobre kamerki. Podczas tej wizyty na kanale Jedynek odpadła Boberek. Trzymajcie się, kochani, i wygrajcie. Już 10 tylko zostało. Słuchajcie, musicie ten ostatni challenge wymyślić taki, żeby ich naprawdę skasować. Na tym etapie w challenge'u byliśmy już ponad 4 godziny. I gracze zaczęły dobijać potrzeby fizjologiczne. Nasi uczestnicy na czas wypraw do łazienki dołączali do kanału z telefonu i zabierali nas ze sobą. Problem w tym, że połączenie z telefonem jest mniej stabilne niż takie z komputerem. Dlatego w każdej chwili mogli odpaść. Ale go laguje! No ale czego się nie robi, żeby się w spokoju wysikać? Wizyta w toalecie zainspirowała Dominosa do wymyślenia challenge'u. Muszą przynieść szklankę wody i ją wypić. Wiecie co, że później będą musieli iść w końcu do kibla? O! Przedstawiłem zadanie drużynie pierwszej. Musi to być szklanka i musi to być woda. Może być kubek? Co? Szklanka. Ale ja nie mam szklanek w domu! Dobra, Bober pije. Widzimy. Kubek, to jest kubek, halo? Musi być szklanka. Jest wypite! Część graczy zamiast szklanek proponowała inne naczynia. Chodzi mi o taką butelkę. A tam coś jest w środku, nie? No, troszkę jeszcze jest. No to chyba możemy zaliczyć. Ile to ma procent? 38. Mogę? Możesz! Ej, to jest kubek, Abdul. Miała być szklanka. Leć po szklankę. Ale telefon mi się rozładuje. Musisz zaryzykować. Iguś wypił, jest zaliczone. 3, 2, 1. Stop. Niestety Adbulowi nie udało się znaleźć szklanki, dlatego jego drużyna dostała strajka. W przypadku, gdyby po 6 godzinach obu drużynach było tyle samo graczy, ilość strajków decydowała o tym, kto odpada. Jeżeli będzie remis, to jesteście automatycznie w dupie. Musicie przebić ich, także pomyślcie o jakimś dobrym challenge'u. Niestety pomysły drużyny pierwszej wyglądały bardziej tak. Wypić litr czystej wody! To jakby zrobili łabędzia z origami. Zmontuj filmik dla doktora Hodo. Pod moją nieobecność drużyna druga straciła dwóch kolejnych graczy. Powodzenia wszystkim. No i po challenge'u! Jedynki cały czas miały szansę na wygraną, ale powoli się dała już psycha. No kolega wygląda jakby leżał na łożu już szpitalnym. Mati, wszystko dobrze? Jest 23.07, niecała godzina nam została. Pytanie, co z tym zrobicie? Dociskamy? No i docisnęli. O nie, czekaj, kogo nie ma? Blue screena dostałem. Najgorzej. W końcu, na jakieś pół godziny przed końcem pierwszego etapu, team pierwszy wymyślił finalny challenge. Może położą się po prostu w łóżku i przykryją kołdrą, no. No to jest też dobre. No dobra, to czas, start. Challenge wydawałoby się prosty, ale pokonał Chrościka. Dodatkowo Saga stwierdził, że skoro i tak mają strajk do przodu, to nie zrobi tego challenge'u. No. Jak będziecie to zdejmować z siebie, to kurwa też uważajcie. 10 minut zaciało, tak? 3, 2, 1. Szczęśliwego nowego roku! Wszyscy wyszli, bez szwanku. Na 15 minut przed końcem czasu, ta drużyna pierwsza musiała zmierzyć się z ostatnim challenge'em. Waszym zadaniem będzie założenie, a następnie zdjęcie bluzy. Wszystkim udało się wykonać zadanie, ale Rogogon przestawiając kamerkę popełnił straszny błąd. Chyba tam twarz zniknęła na moment. Niestety, musimy się z nim pożegnać. I to na 8 minut przed końcem pierwszego etapu challenge'u. Wszystko wskazywało na to, że to drużyna druga przejdzie do następnego etapu. Prowadzicie, jeżeli teraz się coś nie wywali, komuś nie wywali neta, ktoś nie stwierdzi, że to nie dla niego. Przelejesz mi stówę i wychodzę w tym momencie. Tak? No i wybiła godzina 0. Komu salutujecie? Mi? Nie, sobie! Wybiła godzina 0000, a to oznacza, że jesteśmy w pierwszym etapie. Na waszym kanale jest teraz 8 osób. Natomiast przeciwników zostało 10 osób, także wiecie co to znaczy? Odpadacie. Zaraz czeka nas kolejny etap, ale najpierw powspominajmy najlepsze fragmenty drużyny numer 1. Wypić litr czystej wody! To tyle. Lecimy dalej. Gratulacje, proszę państwa, przychodzicie do następnego etapu. Klap, klap. To jest dobra wiadomość. Mam dwie złe wiadomości. Pierwsza jest taka, że teraz walczycie między sobą. Tylko jedna osoba z was wygra 1000 zł. Nienawidzę was wszystkich. Druga informacja zła jest taka, że teraz będziecie musieli wykonać wszystkie trzy challenge, które daliście przeciwnej drużynie. O kurwa. Zaczynamy od wciskania spacji przez 2 minuty. Mica! Tym razem jak nie zrobimy taska, to co się dzieje? To odpadacie. Bez zaskoczenia. Wciskanie spacji nikogo nie pokonało. Stop, możecie odłożyć klawiatury. Następnym challenge'em było wypicie szklanki wody. 10 minut, musi być szklanka, musi być woda. Czas start! Bez umiał woda i szklankę pod ręką, ale większość graczy musiała się po nie udać do kuchni. A to było ryzykowne. Ojej! Literalnie pies zaczął mi wodę pić. Nie ma pomagania, ej! Sam challenge nikogo nie pokonał, ale w trakcie zmieniania kadru, fighter zasłonił kamerkę palcem.
A dodatkowo troll stwierdził, że nie da rady dłużej być w challenge'u i dobrowolnie zrezygnował. Poddaję się. Ja tam wtedy mówiłem. Ostatnim zdaniem miało być założenie i zdjęcie bluzy. Spodnie. Co ty masz za bluzę taką szeroką? Wszyscy wykonali zadanie bez problemu, ale tuż po tym Mica zrobił to. O nie, Mica! Oj, chuj! Nie! I to był już koniec pierwszego dnia. Właściwie było bliżej pierwszej. Zostało was 7 osób. Ja teraz idę spać. Wy możecie robić co chcecie, ale pamiętajcie, że cały czas wasza twarz musi być widoczna na kamerce. Zobaczymy się rano, zobaczymy, kto jeszcze będzie w challenge'u. Ledwo wyszedłem z kanału, a gracze już chcieli dogadywać się za moimi plecami. Co powiecie na to, żeby po prostu jedna osoba wygra i się podzielimy po 142 zł? 142 zł, stary! Ja po takie pieniądze to nawet się nie schylam. Planem na przetrwanie nocy części graczy było spanie. Teraz do was wszystkich pytanie, ci, którzy idą spać, czy monitory wam się nie zgaszą? Ja jestem na telefonie. 7 osób siedzi od 7 godzin na Discordzie. I jedna baba, i baba jeszcze nie zwariowała. Dobra, patrzcie teraz na nią. Moje czujne oko patrzy. Nie chciałbym, żeby odpadła, ale nie byłoby źle. Wicia bezpiecznie wróciła z toalety, ale wkrótce miał się wydarzyć inny incydent. Kamerka się włączyła. Co ty żeś zrobił? Minimalizowałem tego. Discorda na telefonie. To była pierwsza ofiara tej nocy. Niewiele później miała trafić się następna. Ej, to mi... ty! Nie, mordo! Dominos zakrył całą swoją twarz kołdrą. A to oznaczało, że musiał wypaść. Bezu wpadł na genialny pomysł. Zadzwoni do kołdą, jeszcze nie śpi. Wcale mnie nie obudził. No dobra, to co to? Żegnamy Dominosa w takim razie. Powodzonka wszystkim. Idź do spania. Dominos nie posłuchał mojej rady i wrócił na kanał, żeby trollować pozostałych uczestników. Ale ona uroczo się po tym nosku drapie. A jak się rozwiązywa te dołeczki, ajajaja. Zbliżała się trzecia w nocy i z naszymi graczami było już słabo. Zaczęli śpiewać disco polo. Ja uwielbiam ją, ona tu jest, nie tańczy dla mnie, bo... Przysypiać, gryźć telefony, czy robić pajacyki. Wiecie co wam powiem, mi się moje kolorowe? Nie. Ja jestem pewna, że odpadnę jako pierwsza, więc... Nie, no co, no nie. Po pożegnaniu Wici Kęcz chciał wrócić do spania, ale zrobił to w taki sposób. Ej, ale jako, że był wyciszony, kolejne kilka minut spędził w niewiedzy. Kiedy się przebudził, Dominos miał dla niego złe wieści. Nie, żeby coś, ale dosłownie 6 minut temu odpadłem. Co? Jak to? Kocem jak się przykrywałeś. Boże, głupio. Kęcz i Dominos poszli spać i na kanale zostało 3 finalnych śmiałków. Spider, Saga i Bezu. Przez kolejne 2 godziny finałowa trójka trzymała się dzielnie, nikt nie odpadł. Wybiła 5, zadzwonił mój budzik i dołączyłem do finalistów. Ale mi się nie chciało wstawać do was, o kurde. Po Spiderze to nic nie widać nawet. No dosłownie. Finałowej trójce szło aż za dobrze, dlatego stwierdziłem, że czas utrudnić im życie. Wprowadziłem zakaz siedzenia. Dzięki temu przynajmniej nie zaśniecie. Oj, Saga, szybko ci się chyba znudzi takie stanie. A teraz kurwa, jak więcej chodzę, to mi się bardziej chce zikać. Zawsze możesz po prostu zrezygnować. Tak. Nie, no słuchaj, to 11 godzin tak w dupę, żeby było. Jakbyś dał mi chociaż lizaka za to, to byłoby taki... Gumę, kulkę. Bezu musiał udać się na drugi koniec pokoju po pustą butelkę. Pewnie się domyślacie dlaczego. Jaki kadr zajebisty. Chyba drugą butelkę. Nie był jednak w stanie zrobić swojego pod presją. Podobne przerzuć. Bezuszczanie. Dołączył na Discorda z telefonu i ruszył do łazienki. W drodze do niej jego kamerka się zgliczowała. Nie. Powiedzcie, że nie zacięło. Zacięło, Bezu. Obyś przegrał, Saga. Co tu jest? W grze zostali już tylko Saga i Spider. Nie zanosiły się, żeby ktoś z nich miał się poddać, a dodatkowo wstawał nowy dzień. Jezus, faktycznie wschodzi słońce. Dlatego dałem graczom nowe utrudnienie. Od teraz będziecie musieli cały czas trzymać kamerkę w ręce. Jak wam się zatrzęsie rączka, upadnie kamereczka, kadr się zmieni, kabelek się odłączy, odpadacie. Czekaj, ile to jest? 500 zł ten swój, dzielimy się po prostu? Może się podzielić. Stwierdziłem, że mogę zgodzić się na podział wygranej pod jednym warunkiem. Ktoś musi wygrać i się możecie wtedy podzielić. Nie ma problemu, tylko musicie sobie zaufać. O! To decyzja, kto w takim razie wygrywa. Musisz mi uwierzyć na słowo. Ło, zrobił to! Challenge wygrywa Saga, gratulacje! Chodu! Czy mówiłeś prawdę? Nie! Jezus, Spider, przed chwilą ci się włączyła kamerka na zielono. Ale masz fuksarz do teraz. Saga było kilkanaście sekund od zgarnięcia całej puli. Finalnie jednak poszedł na układ ze Spiderem i swoje 1000 zł podzielił z nim na pół. To wszystko, dzięki za oglądanie. To jest pierwszy film z tej serii. Polecam. Pa, pa.